Kiedy usłyszałam o zamiarze wydania przesłanek o mangi Hunter x Hunter, bardzo się ucieszyłam. Szkoda tylko, że to wydanie nie jest powiększone, tak jak Yu Yu Hakusho, ale nie ma tam w sumie zbyt pięknej kreski, więc może i się nie opłaca. Głównym bohaterem mangi jest 12-letni Gon. Mieszka on na wielorybiej wyspie, wychowywany przez ciotkę. Chłopak sądził, że jego rodzice nie żyją. Okazuje się jednak, że jego ojciec żyje i jest tak zwanym łowcą. Gon postanawia więc, że on też chce zostać łowcą, bo jak twierdzi, ta robota musi być po prostu wspaniała, skoro jego ojciec porzucił dla niej syna. A czym jest łowca? Cóż, tytuł ten daje możliwość zdobycia bogactw i sławy. Licencja łowcy pozwala też na wizytę w większości krajów, które normalnie nie są dostępne. Zapewnia też darmowy dostęp do niemalże wszystkich usług publicznych. Gon chce przystąpić do egzaminu. Aby to zrobić, pierwsze spełnia pewien warunek ciotki i kiedy mu się to udaje, ta niechętnie zgadza się, aby przystąpił on do egzaminu. Chłopak wsiada więc na statek i wyrusza na egzamin. Już wkrótce okaże się, że nawet Reizi jest już pierwszym z kilku testów, które odbywają się jeszcze przed samym egzaminem i niewielu śmiałków tak naprawdę dotrze na sam egzamin. Oprócz głównego bohatera poznamy też jeszcze kilka postaci, które Gon poznaje po drodze, a dokładniej Leorio, Kurapikę i Killue. Zaczyna się nam więc powoli tworzyć drużyna. Manga mnie wciągnęła. To taki fajny shonen w starym stylu. Zabawnie było widzieć w pierwszym tomie podziękowania dla autorki Sailor Moon i rysunek czarodziejki autorstwa mangaki, biorąc pod uwagę to, że Naoko została jego żoną. Manga wyszła w standardowym formacie. Ma obwolutę. Niestety nie ma pod nią nic ciekawego. W naszym wydaniu nie ma też kolorowych stron. Możliwe, że takie strony były w którymś wydaniu, bo pierwszy rozdział jest specyficznie rozmazany i wygląda jak czarno-biała wersja kolorowych rysunków. Manga ma aktualnie 37 tomów i nadal nie została zakończona, stąd jej dodatkowa, inna nazwa Hiatus and Hiatus. Ale trzeba brać pod uwagę, że manga ta jest podzielona na serie tworzące całość, jak to ma miejsce chociażby w Bleachu czy w Dragon Ballu, więc pewne wydarzenia znajdują swoje zakończenie. Jest też anime dostępne na Netflix, gdzie możecie się przekonać, czy seria ta Wam odpowiada. Tym bardziej, że anime jest dość wierną kopią wydarzeń z mangi. Czy polecam? Tak, szczególnie jeśli lubicie shonen. Na Minus mamy tutaj brak zakończenia, ale może autor wyda chociaż jeden tom, nim dojdziemy do 37. Sama jestem ciekawa, czy autor wreszcie zakończy mangę. A Wy znacie ją? Czytaliście? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, cześć!